No to był kwestia przypadku, że znajoma znajomej poznała tą rodzinę, powiedziała mi, że taka historia się zdarzyła, o której wcześniej nie słyszałem, zresztą no, większość ludzi w Polsce nie słyszała o takiej historii, że była to jedyna rodzina, która w czasach PRL-u, w czasach stalinowskich prowadziła edukację domową, no to tutaj z obecnym Krzysztofem Ridarem uznaliśmy, że to jest świetny temat i zrobiliśmy uciekające zdjęcia, później zrobiliśmy jakieś dofinansowanie i tak ten film powstał. To jest chyba jedyna przestrzeń, że tego typu filmy można zobaczyć w sali kinowej. Oczywiście no, w internecie można ich szukać, ale no, nie znam innego miejsca, gdzie można tego typu filmy o tematyce patriotycznej, niepodległościowej razem zobaczyć i spotkać ludzi, którzy się tym zajmują.